Moje zadanie tym razem to dla podanych w kolumnie F produktów odnaleźć ceny w cenniku, który znajduje się w kolumnach A, B, C i po odnalezieniu odpowiednich cen powinienem je wszystkie zsumować, aby uzyskać tutaj sumaryczną wartość. Do dzieła, więc mógłbym oczywiście zrobić to łatwym sposobem, korzystając z funkcji wyszukaj pionowo, mógłbym powiedzieć Excelowi, aby dla każdego produktu odnalazł jego cenę w cenniku i aby tę cenę tutaj obok każdego z tych produktów wylistował. Mogę skopiować tę formułę do samego końca w dół i na samym końcu policzyć też sumę, Enter, aby uzyskać wynik, o który mi chodzi. Ale ja pokażę Ci, jak zrobić to jedną formułką bez takiej kolumny pomocniczej. Więc usunę te wartości, ustawiam się w tej komórce, w której mam mieć wynik i użyję tutaj funkcji suma.jeżeli. Powiem tej funkcji, aby jako zakres przejrzała wszystkie dane z kolumny produkt z cennika, średnik i aby teraz brała pod uwagę. No właśnie, i ta funkcja suma jeżeli obsługuje jedno kryterium, ale ja co ciekawe dam jej kilka kryteriów, więc wskazuję wszystkie te produkty wylistowane w kolumnie F. Średnik i jeszcze ostatni argument, muszę powiedzieć tej funkcji, z której kolumny będzie wykonywane sumowanie, więc zaznaczam wszystkie ceny. Zamykam nawias. Jeżeli teraz nacisnę F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, to spójrz, mam tablicę z wartościami. Ona się bierze stąd, że jako kryterium wskazałem tej funkcji wiele komórek, więc ona w wyniku zwraca mi też wiele wartości. I teraz, jeżeli zatwierdziłbym tę formułę naciskając Enter, to uzyskam w wyniku 0, dlatego że mam tam pod spodem tablicę z wieloma wartościami. Excel nie jest w stanie wpisać wszystkich elementów tej tablicy do jednej komórki i albo wyświetla błąd, albo wyświetla 0, albo wyświetla pierwszy element tej tablicy, albo wyświetla jakiś inny element tej tablicy za sprawą implicit intersection, ale to temat na osobne filmy. Więc co teraz dalej z tym fantem mogę zrobić? Wejdę do edycji F2. Podejrzyjmy jeszcze raz, co tam pod tą formułą się kryje, czyli naciskam F9 i spójrz, to jest tablica z liczbami, które są cenami tych poszczególnych produktów. 299 odpowiada produktowi D i to jest cena pobrana stąd dla produktu D. 94 odpowiada produktowi E i to jest cena pobrana stąd dla produktu E. Więc wystarczy elementy tej tablicy zsumować, aby uzyskać wynik, o który mi chodziło na początku. Więc kliknę Ctrl-Z, aby się z tego wycofać i wrzucę tę funkcję suma jeżeli do środka innej funkcji, która te elementy sumuje, chociażby do środka funkcji suma. Zamykam nawias na końcu, naciskam Ctrl-Shift-Enter, aby Excel zrozumiał tę formułę, ponieważ w środku wykonujemy operacje tablicowe. Dlatego tutaj Ctrl-Shift-Enter jest wymagany i uzyskuję taki wynik, o który mi chodziło.